No rękę włoży, nie? Kasia, no, zobacz, jakby złodziej. Włoży. Co za pech. A jakbyśmy zamontowali tak, tak, a tak? Jeszcze gorzej, nie? Trzymaj tak. No nie, nic nie pasuje. Witajcie, moi drodzy, w dniu wyjazdu. Dzisiaj jest dzień, kiedy wyjeżdżamy do Portugalii. Mamy ostatnią naradę przy stole i pijemy sobie koktajl. Dom już ogarnęliśmy, Kasia za ten czas naleje. Powiem wam, która jest godzina. Jest w ogóle niedziela. Godzina za 10:05, czyli 16:50. Przyczepę już mamy gotową. Tylko wypić ten soczek, czy co to jest, Kasia? Koktajl. Koktajl? Jagodowo truskawkowy. Tak, wypijemy to i pakujemy się i jedziemy. Także życzę wam szczęśliwej podróży. Tak wygląda nasz zestaw. Już jest Vectra podłączona. Jak widzicie, kupiłem sobie pokrowca na rowery. Wszystko będę wam opowiadał na wyjeździe, bo teraz nie było czasu za bardzo. Chodźcie do środka. W przyczepie zrobiłem dywaniki, żeby było troszeczkę przytulniej. Tak wygląda przyczepa przed odjazdem. Tutaj jeszcze dywanik przy wejściu, bo zawsze jak padało i wchodziliśmy z mokrymi butami, to tutaj mieliśmy po prostu kałużę, a teraz będzie dywanik. No i co? Teraz tylko lodówkę odłączyć, bo jeszcze lodówka jest na prądzie. Tam idzie przewód. Tu mam gniazdko na tarasie. Co jest, Tarzanie? Co to jest, Tarzan? Taki chłopiec. Tu odłączam. I odjeżdżamy. Słuchajcie, jesteśmy już gotowi, ale powiem wam szczerze, że nie byliśmy dzisiaj w kościele w niedzielę. Więc postanowiliśmy iść jeszcze na 18 do kościoła. Odłączyłem już przyczepę. Pojedziemy samym samochodem. Wróciliśmy z kościoła i teraz już podpinamy przyczepę. No i weszliśmy jeszcze do domu, bo wszyscy głodni się okazali. Ania już pizzę otworzyła. Namówiły nas dzieci na pizzę. Więc jeszcze sobie przed wyjazdem pizzę zrobimy. 19:11. Ania, posuń się, no. Muszę otworzyć piekarnik. Kasi bezglutenowa i nasze dwie. Kto chce? Ja. Ja. Tak szybko. Znowu pizzę. Będziecie pisać, że jest niezdrowo i w ogóle. Ale co tu kupić na szybko i w ogóle tak, żeby zrobić w 10 minut? Tylko pizzę. Proszę, Ania. Jedzcie. Szymuś, parówę jeszcze ma, dobra. Smacznego. Życzy pizzeria. Mogę tak. U Kikiego. Jeden, dwa, trzy. Możesz, dobrze, pokroję. I słuchajcie, Kasia zamyka drzwi. Ja jej klucze daję. Tak. Bo nie ma. Żegnaj, domku. Żegnaj, domku. Nasze auto już jest zapalone. No, Nadia się odpięła. No kurczę, Nadisia, czemu się odpinasz? No, bo a, radio chciałaś włączyć. Dobra, ale na razie musimy wyjechać. Dzieci zapięte. Zaraz włączę. I co? Jedziemy. Jedziemy przy piosence. Jak ta piosenka się nazywała? Gotia. Gotia, coś tam, coś tam. Pa, domek, na razie. Pa, pa. Słuchajcie, wjeżdżamy na naszą eskę. Jesteśmy 2 km od domu. Mamy na liczniku 261 371 km zrobione tą Vectrą. I zobaczymy, jak wrócimy, ile będzie. Słuchajcie, pierwszy postój 5 km od domu, żeby zobaczyć, czy rowery żyją. Bo obawiam się o ten pokrowiec cały. Czy to po prostu nam nie zwieje. Już widzę, że się kurczę. Jest naprawdę taki jakiś niepewny. Tutaj trzeba dosunąć. Mam go tu przywiązanego gumami. Tego się nie da naciągnąć, bo ta klamra jest jakaś taka śmieszna. No ale dobra, no. Jedziemy dalej. Może nie odfrunie. I zobaczcie, stoimy na parkingu w takim miejscu. Postanowiliśmy się przespać. Dzieci już nie mogą wytrzymać w tych fotelikach. Więc prześpimy się i rano pojedziemy dalej. Jest trochę głośno, jak widzicie. Mam nadzieję, że szybko zaśniemy. Dziewczyny już śpią. A tutaj jeszcze łóżka nie mamy. Ale zaraz rozkładamy.
A ja zauważam, że tu pająk idzie. Zobaczcie, jaki pająk. Chodź, pajączku. Nie będziemy go zabijać. Tylko go wypuścimy. Oj, nie wiem, co się z nim stało, ale... I tak wygląda nasze łóżko. Jest godzina 23.30. Ja wiem, że malutko zrobiliśmy, bo tylko 170 km. No ale zmęczenie jest. I tak się spóźniliśmy z wyjazdem o 10 dni. Także jak się spóźnimy jeszcze parę godzin, czy tam będziemy wolno jechać, to się nic nie stanie. Nie, Szymuś? Co tam? To nie zjadłem. Nic nie zjadłeś? Przecież hot doga kupiliśmy na stacji. Bo Szymuś chce winogrona. Tutaj mamy winogronka. No i dzień dobry, moi kochani. Spało się strasznie. Po prostu jest tu tak głośno. Ciągle było bzią, 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 że nas głowy bolą. Ale jedziemy dalej. Cześć, Kasia, jaka masz ładną piżamkę. Jedziemy. Podpory muszę podciągnąć. Czasami mi wkrętarka nie daje rady. To sobie tak podnoszę tutaj podporę ręką i trochę pomagam. A jak nie, to tym dokładam. Smarowałem je przed wyjazdem, ale coś się tak zapiekło dziwnie. No ale te z przodu są całkiem fajne. I dobra, jedziemy. Przenoszę dzieci. Muszę wam powiedzieć, jest mały problem, ponieważ musimy wrócić do domu. Na blacie miałem uszykowany mikrofon, ten Blue Yeti, co wam pokazywałem kiedyś. I Kasia mi go schowała do szafy, bo nie wiedziała, co jest w tym białym kartonie. Myślała, że coś nieważnego. Ja sobie położyłem na blacie, żeby go zabrać na wyjazd, żeby spakować do samochodu, a Kasia mi go schowała do szafy w kuchni. No i nie mamy tego mikrofona. Bardzo mi zależało, żeby go zabrać na ten wyjazd. Chciałem sobie coś ponagrywać, jakieś piosenki na gitarze. Także zrobiliśmy 170 km. Teraz będzie trzeba wrócić z powrotem 170 i do tego miejsca wrócić 170, czyli 340 km jesteśmy plecy. No ale tak muszę zrobić, bo no zależało mi na tym mikrofonie. Także jesteśmy jeden dzień w plecy. Czasem tak bywa. Jedziemy do domu. Oto Kasia, winowajca. Przepraszam bardzo. No. To było nieświadomie. Dobra, trochę mi było smutno zrobione na początku, ale no co trzeba zrobić? Wybaczyć i jedziemy dalej, nie? Poproszę o wybaczenie. Kasia, dlaczego mi schowałaś ten mikrofon? Możesz powiedzieć. No, wydawało mi się, że to jest niepotrzebne. Tam było kilka paczek białka. Kasia chciała mi schować białko i schowała to białko z mikrofonem. No. Jak widzicie, jest 7:09, więc wracamy. No i stoimy w korku. Karetka jedzie. Korytarz życia zrobiony. Motocykle jadą i chyba mamy wypadek. Ciekawe, ile będziemy stali. Jedzie policja, chodź na link. Słuchajcie, staliśmy prawie godzinę, 50 minut i dojeżdżamy do wypadku. Zobaczcie, co się stało. Kasia będzie pokazywać. O, poważnie. Co to mamy? Jakiś o, jaki bus. No. Dwa busy się zderzyły, zobaczcie, jeden i drugi tutaj. Zobacz, Kasia, tego. O, straszne. Patrzcie, a tutaj 100 metrów dalej drugi wypadek. 100 metrów dalej drugi, policja. Jak to możliwe? Dwa wypadki w jednym miejscu. Z tamtej strony. Zobacz, cała szyba zbita. O ja. I jesteśmy w domu. Otwieramy drzwi jeszcze raz. Za sprawą Kasiuni naszej. Proszę bardzo. Pokażę wam, gdzie ten mikrofon jest. Kasia mówi, że gdzieś tutaj. I to był ten karton, który sobie z biura przywiozłem. I tu jest, moi drodzy, to białko, o którym Kasia mówiła. To białko kupiłem za waszą namową, kiedy ćwiczyłem na drążku. W komentarzach mi pisaliście, żeby mięśnie się rozwijały, żebym sobie kupił białko z serwatki czy coś takiego. Wypiłem może z 3 szklanki tego białka. Bardzo słodkie, aż ohydnie słodkie, więc trochę mi nie pasuje. Przestałem je brać. Ale tu jest ten mikrofon. W tym kartonie właśnie był mikrofon. Nasz Blue Yeti.
i bardzo mi zależy, żeby go mieć na naszej podróży. Także bierzemy go i lecimy dalej. Brać to białko czy nie? Jak myślicie? Może wrócę do ćwiczeń, może się przyda. Wezmę je na wszelki wypadek. Najwyżej je wywalę do śmietnika. Jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. Ale Asia zaraz przyjedzie. Wróciliśmy z podróży już. Fajnie było na tej Portugalii, nie dzieci? Odkręciłem już wodę, Kasia, możesz używać. Szybciej! I jesteśmy już w aucie, proszę Państwa. Godzina 10.53, widać tutaj, 10.53 i zaczynamy podróż od nowa. Mamy poniedziałek i ruszamy. Także ten vlog jest taki pechowy. No, ja jeszcze pobłądziłem w ogóle z GPS, gdzie chciałem na skróty pojechać i na GPS musiałem wracać. W ogóle wczoraj mieliśmy też przygodę, nie nagrywałem, bo troszeczkę nie miałem humoru, nie? Ale dobra, jedziemy teraz już na 100%. Noc trudna, bardzo no, duży hałas, taka głowa nas droga. Boli, bo nie mogliśmy spać przez te ciężarówki mijające. Ale dobra, jedziemy. I oto nasz pierwszy postój na jedzenie. Otworzymy sobie okna, żeby wpuścić słoneczko. I powiem wam, że mamy nowy stół. Zobaczcie, to jest nasz nowy stół. Gdzieś tu był. Czekajcie, czekajcie. Tak wygląda nasz stół. Zobaczcie, on jest podobny do tego, co mieliśmy pożyczonego od mojego taty. Ale troszeczkę inaczej tutaj jest montowane. Co, Ania? To tak powoli świeci, tak. O-ou. Widzicie to? Jak mruga światło. Ciekawe, co się dzieje, że tak mruga. Nie ma prądu. Jak tam z prądem? 13,6. Nie wiem, co się dzieje. Czekajcie, wyłączymy. Dobra, mniejsza z tym. Pokażę wam ten stolik. Chodzi o to, że jak się go rozłoży, to tutaj jest taka zasuwa i to jest lepsze rozwiązanie, bo ta zasuwa po prostu lepiej trzyma te druty. Tak to wygląda. Uwaga, stawiamy stół, żeby nikt nie dostał z nogi. Moja czapka. Proszę bardzo. O. Co się stało? Aha, nogi są regulowane. Trzeba nogi przykręcić jeszcze. Zobaczcie, nogi są regulowane i system jest bardzo fajny, bo tutaj się odkręca, można sobie regulować ile się chce. Tu jest nawet miarka, zobaczcie. Także jest możliwość zapamiętania na przykład centymetra i sobie wyciągnąć tą nogę na tyle, ile człowiek chce. No nie, złapali mnie. Dobra, stawiamy i jemy śniadanko. I Ania, o 13. Tym razem już się nie kładź na tym stole, żeby go nie zarwać. Pamiętacie ten odcinek, jak Ania zarwała w Szwajcarii nasz stół? Mam nadzieję, że tego nie zarwie. Na ten stolik daliśmy 140 zł. Kupiliśmy go dlatego, bo jest mały, lekki i taki zwinny. I wysyłka 16 zł, czyli łącznie 156. Jedziemy na czołówkę z tirem. Fajnie tak się jedzie. O, ten tir jedzie na wstecznym. I proszę Państwa, jesteśmy już w Niemczech, na niemieckim parkingu i mamy przygodę, bo nam się rozlał płyn do naczyń, Kasia mówi. Jak to, Kasia? Gdzie? Leżał tutaj na półce. No, zapomnieliśmy zdjąć. Uwaga, aha, krzesła są od płynu. To jest brudne? Ło, zobaczcie. Płyn nam się rozlał i tak to wygląda. Trzeba będzie pozbierać to wszystko. Czekajcie, to wyniosę na dwór, bo kapie. Z domu sobie wzięliśmy taką podkładkę na buto też. Pokaż. Które się tak zgniata i ono jest. A co tam jest w środku? Fasolka i ciecierzyca. A ciecierzyca, ale fajne, pokażcie. I to się tak rozgniata. No fajne. I takie jajko jest i takie. Świetne. Jak ty to zrobiłaś? Gładkie, a jak ściśniesz, to jest chrupowate. Ale bajer. Dobra, na postoju wyłączam lodówkę 12 V i zaraz odkręcimy gaz
Gaz sobie odkręcam tu, jak pamiętacie. Przydaje się to, bo mogę rękę wsadzić. Odkręciłem właśnie teraz. I zobacz. Pokaż, Ania. Ania też ma taką zabawkę. Zrobiliśmy na postoju, jeszcze w Polsce. Dzieci nam spały 2 godziny. Spociły się na maksa. Spocona jesteś, Ania, nie? Bo nam klima się popsuła. Może gdzieś jak dojedziemy do Portugalii, znajdę jakiś serwis, co nabija klimatyzację i nam naprawią. Ja to robiłem rok temu, ale zapomniałem w tym roku nabić klimę. I tak jest, że nam nie działa tak za bardzo. A teraz w lodówce nam masło wyleciało. Odpalę lodówkę. Tutaj trzeba wcisnąć i odpalić. Nie wiem, czy wam mówiliśmy, ale my jesteśmy wampirami i jemy surowe mięso. Mięso dla Kamila. Dziękuję. Oto nasze mięso. Okazuje się też, że ten kran to jest rewelacja. Ja po mam prostu najlepszego męża na świecie, no tak nam tu usprawi. Nie dość, że oszczędność wody jest, bo naprawdę wystarczy delikatnie odkręcić i tam można sobie rękę opukać. To jeszcze szybkość, łatwość w ogóle mycia naczyń, zaraz będę zmywał. Ale jest rewelacja, cieszę się, że go zamontowałem. Słuchajcie, stało się najgorsze, co mogło się stać. Nie ma okna w przyczepie. Ja otworzyłem Szymusiowi, żeby mógł sobie psikać. Czym on to psikał? Psikawką jakąś. I potem zapomniałem zamknąć. I nie mamy okna. I co teraz? No co, nie moja wina. Mogłeś zamknąć. No mogłem zamknąć, ale no... No i zapomniałem... No nam pająki nam wchodzić. Tak, i będzie zimno na... No właśnie, jak będzie padał deszcz, to nam zaleje. Musimy teraz jechać do jakiegoś sklepu budowlanego i zatkać to okno. Zobaczcie, tak to wygląda od zewnątrz. Tutaj się wyrwało. A jakiś kierowca ciężarówki trąbił na nas. A ja nie wiedziałem, o co chodzi. A to okno odleciało. Kasia, będziemy lody sprzedawać. Ja poproszę waniliowe. Dobra, lecimy do jakiegoś sklepu budowlanego. Zjechaliśmy 15 km z autostrady. Jesteśmy pod Obi. Pójdę coś znaleźć. Może jakąś pleksę dorwię i ją przykręcę. Biorę kartę, telefon i idziemy. Dobra, szybko zmierzymy na telefona. 1, 2, 2,5 na 1, 2, 3 na 3,5. 2,5 na 3,5. I wróciłem właśnie z Obi. Kupiłem taką pleksę siwą, która jest od spodu z metalem. Zobaczycie za chwilę. I kupiłem takie 3 blachy. I będę to jakoś tutaj po prostu przykręcał takimi oto śrubami. To kosztowało 40 euro samo. A ogólnie dałem 64 euro za wszystko, ale kupiłem jeszcze gumki do rowerów. O, będę mogła się pobawić. Ja też! Także zobaczcie ceny, tak to wszystko wygląda. I co, montujemy, bo chmury idą, zobaczcie, idą chmury. Mam nadzieję, że nic nie spadnie zaraz. Słuchajcie, odpakowałem to i się okazuje, że po bokach jest zabezpieczenie 5 cm. I tutaj też. I to będzie za małe. Także wydałem 40 euro. Idziemy oddać. Nie wiem, czy to przyjmą z powrotem, jak jest rozpakowane. Zobaczcie, z tyłu jest właśnie taka blacha i to by było fajne. A z tej strony jest pleksa. I pokażę wam, jak to wygląda. Zobaczcie, ja myślałem, że to będzie pasować, bo myślałem, że te 5 cm tam jest jeszcze materiał. Paczka się, jest dziura, nie? Ale dziwnie. A jakbyśmy to zamontowali tu na styk? Jeszcze. No rękę włoży, nie? Kasia, no, zobacz, jakby złodziej. Włoży. Co za pech. A jakbyśmy zamontowali tak, tak, a tak? Jeszcze gorzej, nie? Trzymaj tak. No nie, nic nie pasuje. Słuchajcie, udało się wymienić i kupiliśmy teraz 2 antyramy. 50 na 60. Tamta rama miała 50 na 50. Mam nadzieję, że ta będzie pasować. Idziemy zobaczyć. Kosztowały 9,79 za jeden. Aha, czyli 20 euro za 2 daliśmy. I proszę państwa, Kasia przymierza. Jest. Pasuje. Będziemy mieli kukurydzę na oknie. No, nawet jest większa. Pasuje? Nie? Dobra. No, nawet jest większa. Odpakujemy tym razem już po przymierzeniu, a nie przed przymierzeniem. No jest do końca, nie? Tutaj już nie ma żadnych. No. Dobra, montujemy. Marginesów. No właśnie. Tak wygląda kukurydza. 2. Mogę tego rozdzielić. No, wiem, że tak. Ej, to jest twarde dosyć. Tak? Taka szyba. Dobra, wiercimy teraz. No i dociąłem te rysuneczki, tak to wygląda. Jest tutaj taka mała szramka, ale to z daleka mam nadzieję, że nie będzie widać. Jeszcze dociśniemy. Z drugiej strony dam szybę, drugą. Tylko muszę najpierw wyciągnąć te uchwyty na
na gwóźdź. Pękła, pękła, kurde. Bo to nie jest pleksa, tylko to jest szyba. Ja nie mogę. Poszła szyba. Czyli to nie jest pleksa. Ja myślałem, że to jest pleksa. Zobaczcie, to jest szyba. Ale pech. Kolejny peszek. Dobra, obi już zamknięte, parking pusty. Zrobimy to po prostu bez szyby. Tak, żeby tylko na noc mieć zamknięte okno. Także wezmę te tektury i teraz przewiercę dziury w tych miejscach. Jak widzicie, kupiłem też za długie śruby, bo chciałem tutaj zastosować takie drewniane belki albo takie grube listwy. Nie wiedziałem, że będą te blachy. Znaczy potem wiedziałem, ale zapomniałem, więc teraz będę musiał chyba o roletę zahaczyć. Tak prowizorycznie, a jutro znowu coś wykombinujemy. Słuchajcie, jest jeszcze pomysł, żeby okleić to wszystko taśmą taką, żeby to było wodoszczelne, bo może pojedziemy dalej i będziemy gdzieś po drodze szukać sklepu karawaningowego, a jakby padał deszcz, to by po prostu to nie zmokło i nie spęczniało. Także oklejam taśmą. Zobaczcie, zaszalałem i przykleiłem jeszcze te kukurydze. Także będziemy mieli z kukurydzą przez świat. Patrzcie, dzieci, co robimy. Teraz będziemy przekładać śruby. Zanim zamontuję, wykręcę jeszcze tutaj takie dwa plastiki, bo one mogą mi przeszkadzać w uszczelnieniu. Wow, kolację dostałem przez okienko. Zaraz przyjdę. Tutaj mam rozpuszczalnik. Pamiętacie go z Hiszpanii pewnie. I tutaj odtłuszczę, bo może tutaj jeszcze uszczelnię to okno taką taśmą, jak tutaj mam. Tylko muszę ją znaleźć. I Kasia mi tutaj trzyma. Oj, przepraszam. I teraz będziemy przykręcać. Teraz. I zobaczcie, ostatecznie tak to wygląda. Czy brzydko, czy ładnie, to nie wiem. No pod światło trochę się mieni jakimś tutaj plastikiem, nie? Gdyby to była pleksa, to by nawet się trzymało. Trochę się wygięło, bo jak przykręciłem te śruby, to się wygięło. No ale zobaczymy, może będzie dobrze. Pojedziemy i zobaczymy w trasie. Z tej strony wygląda to tak. Powiem wam, że znowu miałem pecha, bo musiałem, te dziurki są za małe, musiałem je rozwiercić i bateria mi padła w krętarce, więc jedna dziura nie jest wkręcona, przewiercona i tutaj nie jest przykręcone, ale tutaj już się udało i tu na dole. Także jak widzicie, jest szczelnie, do tej uszczelki ładnie doszło, nie powinno tutaj nic, tutaj akurat jest troszeczkę, bo ta blacha jest, mogłem zdjąć te blachy, ale tutaj się właśnie odgina, bo tutaj nie mam przykręcone, jak to przykręcę, to będzie dobrze. Jutro. No i tutaj jest też super. Zobaczcie, trzyma się. Jest normalnie porządna robota. A ta druga szyba też nam się zbiła. Zobaczcie. Jest cała zbita. Widać ją w ogóle? Idzie, zaraz pęknie. O kurde. Dobra. Ta szyba nam poszła w drobny mak, bo Nadia tu chciała przejść i jeszcze stanęła na to. Także kolejny pech. I zapomniałem jeszcze tej taśmy przykleić. Zobaczcie, to jest ta taśma, która została z dachu. Odciąłem taki fragment i teraz to przykleję. I teraz jak deszcz będzie padał, to po prostu nie będzie wchodził tam, tylko będzie spływał tutaj po tym oknie. Także mam nadzieję, że to się przyda. Tak sobie jeszcze myślę, że jak będę jechał autostradą, to tutaj może mi po prostu to odwiewać i coś się może z tym stać. Dlatego przykleję jeszcze jeden pasek tutaj, żeby mieć taką fajną owiewkę. Nie podoba mi się. Teraz jest jeszcze gorzej. Dobra, nieważne, jedziemy.